to właśnie z tego miejsca wyruszają bardzo wygodne autobusy, które zawożą pasażerów do Pattayi, a szczególnie tych, którzy podróżują z międzynarodowego lotniska Suvarnabhumi w Bangkoku. Stąd właśnie rozpoczynają nieraz bardzo długie i dalekie podróże. Tutaj też często żegnamy tych, którzy w te podróże wyruszają. Dlaczego o tym mówię? Zaraz się wyjaśni. Po 2,5 roku mieszkania w Huakin czas na wycieczkę do Polski. Właśnie się żegnam z mężem, bo lecę sama. Mam takie mieszane uczucia, bo cieszę się, że zobaczę moją rodzinę w Polsce. A z drugiej strony, prawdę mówiąc, jakoś jeszcze się nie stęskniłam za Polską. Dobrze mi się tutaj mieszka w Huakin. No i chcę już wrócić jak najszybciej. Marta leci do Polski, a z filmami na naszym kanale wrócimy po jej powrocie, po jej szybkim powrocie do Huakin. A więc pojechała do Polski lepsza połowa naszego teamu. Niedługo wróci i na pewno zdamy Wam dokładną relację z tej podróży. No i oczywiście będziemy szykowali filmy z wycieczek, z tego co się tutaj dzieje w naszym mieście. A więc nie zapominajcie o naszym kanale. Niedługo wrócimy z nowymi filmami.